najwyższym poziomie, a więc jedziemy. Pedersen, Bergson, Jakobsen, Walasek. Powtórka pierwszego wyścigu meczu. Ale z Austrą, z Oleszczykiem, Grudziądz. Kto najlepiej? Pedersen i znów mamy tutaj upadek i znów leży Bergson. Cwaniakiem widzimy, bo jedzie ciut dłużej. Widzimy powtórkę, mniej więcej równo wystartowali, ale Nick jest zawsze pierwszym, że tak powiem, dojeżdża do łuku przy równym starcie. Tutaj Bergson powinien przymknąć delikatnie gaz, spuścić Nickiego i wejść w krawężnik. To się nie stało. Natomiast w tej sytuacji chyba winę tutaj będziemy już upatrywać u Bergsona, który oczywiście zahaczył o tylne koło Nickiego Petersena. Oczywiście nie było celowego haczenia czy przewracania, bo to nie jest przyjemne. Całe szczęście, że tor jest...